Dzień dobry, witam Was w podcaście Drzewo Rosmin, odcinek trzeci. Dzisiaj Kuba Watson-Witkowski, moim gościem. Siemanko, Jaru. Cześć, Kuba. Właśnie tak gadaliśmy przed programem, że bardzo ładnie się tu urządziłeś. Bardzo mi się podoba. A dziękuję, wszystko dzięki uprzejmości Shark Agency. I Kuba jest, drodzy widzowie, zawodnikiem brazylijskiego jiu-jitsu, czarnym pasem brazylijskiego jiu-jitsu. I co, jesteś jedną, uważasz się za jednego z prekursorów, jedną z legend tego sportu w Polsce, czy nie? Oj, przestań tak. No ja jestem już trochę dinozaurem, wiesz, to trochę mnie to ostatnio tak właśnie zaczyna zastanawiać. No wiesz, trenuję 17 lat jiu-jitsu. Wiadomo, są jeszcze cały czas aktywni zawodnicy, trenerzy, którzy gdzieś tam, oni byli prekursorami, ja się nie uważam za prekursora, ale no już jestem w tym długo i obserwuję rozwój tego sportu naprawdę od wielu, wielu lat. Ile czasu zajęło Ci zdobycie czarnego pasa? Bo Ty nie robiłeś na przykład w kimonach od początku. Jesteś ogólnie może nie tyle, że wrogiem kimon, ale nie przepadasz, nie ukrywajmy. Nie jestem zbytnim sympatykiem, może tak. Wiesz co, no tak, ja, mój trener Radek Turek, jak zaczynaliśmy w ogóle trenować, to prowadził te zajęcia tylko bez kimon i jakby się w tą stronę ukierunkowałem od samego początku. No i pierwsze chyba 5 czy 6 lat treningów to były treningi no-gi. Później te kimona zacząłem dorzucać, a czarny pas po 10 latach chyba dostałem od Radka. I też na tych pasach na samym początku, w związku z tym, że trenowałem bez kimon, to też mi to za bardzo na tym nie zależało. Ja zawsze byłem sfokusowany na ADCC, na starty tam, nigdy nie myślałem o startach w kimonach, więc jakby te pasy były drugorzędne. No oczywiście jak już tam dochodziłem do brązu i miałem te kilka belek na brązie, no to już wiadomo, że ten czarny pasek był gdzieś tam na wyciągnięcie ręki, to zaczęło mi na tym bardzo zależeć. No ale to zajęło mi 10 lat. Co dalej? Bo jest jeszcze pas czerwony i chyba jest coś jeszcze, czy nie? Tak, no jest, znaczy pas czerwony jest ostatnim pasem. Jest, no teraz na czarnym pasie są dany, belki, tak? Czyli to co 3 lata, na początku pierwsze 3, później co 4, 5, 6, no także ta droga jest bardzo długa później. No i można dostać biało-czerwony pas i później ostatecznie czerwony, ale to... No jeszcze długa droga przede mną. Myślę jakieś 40-50 lat, zanim ewentualnie w ogóle mogę o tym myśleć. I to chodzi tylko o czas, czy też o dokonania? No wiesz, jakby no, czarne pasy już później z tymi kilkoma belkami to zazwyczaj już są goście po 40, więc jakby no, tam już sportu jako takiego nie ma, wyczynowego. Bardziej chodzi o dokonania, o propagowanie tego sportu, o no, działanie na rzecz jiu-jitsu brazylijskiego. No i czas oczywiście aktywnie spędzony w akademii. No bo wy, jeśli drodzy widzowie, chociaż przez chwilę zastanawiacie się o tym, czy pójść na trening brazylijskiego jiu-jitsu, czy na ten trening nie pójść, to ja wam podpowiem z własnego doświadczenia, żeby iść, bo jest to fenomenalny sport, mówiąc wprost, i kto nie spróbuje, ten się o tym nie przekona, aczkolwiek te pierwsze treningi potrafią być zniechęcające, no bo... No właśnie, znaczy wszystko jak zaczynasz potrafi być zniechęcające, bo jesteś w tym słaby, nie rozumiesz tego, więc zanim to ogarniesz, zanim zaczniesz łączyć sobie te kropeczki, no to chwilę czasu minie. Jiu-jitsu też jest specyficzne, bo jest bardzo bliski kontakt fizyczny. I ja też widziałem, że trochę ludzi po prostu to odrzuca. I część osób nie jest w stanie przejść do porządku dziennego nad tym, że po prostu się przytula z innym spoconym chłopem na macie, ale jeżeli to jesteśmy w stanie gdzieś sobie w głowie poprzestawiać i poustawiać, że to jest walka i że wykorzystujemy swoje ciało do walki, ciało przeciwnika do walki, no to się zaczyna piękna historia wtedy. No i jakby jeżeli, i ja to obserwuję, no teraz też otworzyłem swoją akademię, mam dużo takiego nowego na rybku, powiedzmy. I też widzę, że ci ludzie się wkręcają i przychodzą na te treningi, chcą chodzić, chcą startować w zawodach, więc no super, tylko się cieszyć. Zanim przejdziemy do dalszego mówienia brazylijskiego jiu-jitsu, to w ogóle ty zaczynałeś od taekwondo swoją przygodę ze sportami walki. Co ci się w tym taekwondo przestało podobać, że zacząłeś trenować jiu-jitsu i można powiedzieć, zapomniałeś o taekwondo na rzecz jiu-jitsu? No tak, ja jako mały, młody chłopak gdzieś tam rodzice zapisali mnie na taekwondo i ja w ogóle ze sportem byłem związany od dzieciaka. Zawsze byłem bardzo aktywny, chodziłem do szkoły sportowej, tam grałem w ping-ponga, też jakieś tam miałem, startowałem w zawodach, jakieś tam medale sobie robiłem. I któregoś razu gdzieś tam zobaczyłem plakat
taekwondo na ulicy i z mamą na zakupach i powiedziałem mamie, że chcę wychodzić na taekwondo. Zapisała mnie i tam spędziłem 10 lat. Bardzo mi się też to podobało. Natomiast tam odniosłem wrażenie już pod koniec tej mojej drogi w taekwondo, że jakby dotarłem do... Nie to, że jakiś byłem taki bardzo dobry, no byłem niezły, ale po prostu chodziło o to, że w tej danej szkole już więcej bym się nie nauczył. I tam poznałem Kamila Umińskiego, trenowaliśmy razem właśnie taekwondo i on przez ostatni rok naszych treningów taekwondo mieszał to z luta livre jeszcze wtedy, czyli no, taką odmianą brazylijskiego jiu-jitsu, chodził do Radka Turka właśnie na zajęcia i mnie namawiał, mówił, słuchaj, przyjdź, zobacz, fajnie jest. No i w końcu przyszedłem i po pierwszym treningu wróciłem tylko do mojego trenera od taekwondo podziękować za 10 lat. Pierwszym od razu. No nie, w ogóle wpadłem, wiesz, wpadłem jak śliwka w kompot, no, od samego początku. Ja także... po pierwszym treningu jiu-jitsu powiedziałem, że przyjdę drugi raz, no. Ale przyszedłeś. No tak. Przyszedłeś, no. No nie, jakoś mnie to bardzo, bardzo mi się to spodobało, wciągnęło mnie od samego początku. To wiesz, po 10 latach treningu stójki zobaczyłem, że walka wygląda zupełnie inaczej. Jakby zupełnie inny świat się przede mną otworzył. No, że zawsze byłem sprawny, szybko łapałem, więc już po pierwszym treningu zobaczyłem, że to może być fajne. Jakby oczywiście nie myślałem, że to się w tą stronę potoczy, no, ale tak, no, już stwierdziłem, że taekwondo na razie dzięki i poszedłem, zacząłem trenować jiu-jitsu. Jesteś też członkiem kadry narodowej w grapplingu. W ogóle grappling, jiu-jitsu, pod jaki związek zawodowy podchodzi? Z jiu-jitsu jest taka sytuacja, że nie ma związku jiu-jitsu. Jakby jiu-jitsu jest takim sportem amatorskim w związku z tym, że nie ma związków, nie ma światowego związku, nie ma narodowych związków. A jest też dużo organizacji. No i jakby taką wiodącą organizacją jest IBJJF, tylko że to jest prywatna firma po prostu, która organizuje na całym świecie zawody. No i jest uważana za, jeżeli chodzi o kimona, jiu-jitsu w kimonach, no to jest uważana za taką tam mistrzostwa świata, jeżeli ktoś wygra IBJJF-u, no to wiadomo, że to jest taki najwyższy level. Jest ADCC, które specjalizuje się w no-gi, czyli w tej formule jiu-jitsu bez kimon. No i są takie troszeczkę, powiedzmy, mniejsze organizacje, które też gdzieś to jiu-jitsu sobie anektują. No i właśnie grappling jest pod związkiem, pod Światowym Związkiem Zapaśniczym, pod UWW. No i my jako kadra Polski, zrzeszona pod Polskim Związkiem Zapaśniczym, jeździmy na różnego rodzaju zawody, na Mistrzostwa Europy i Świata, bo na nic więcej nie jeździmy, bo nie ma na to pieniędzy oczywiście. No ale tak, no i rywalizujemy sobie tam na takiej arenie międzynarodowej. Jakbyś miał przekonać naszych widzów, dlaczego mieliby wybrać akurat jiu-jitsu, to jakbyś... Żeby trenować. Tak, żeby trenować. Bo umówmy się, oglądanie jiu-jitsu, jeśli nie trenujesz, jest ciężkie. Jeśli trenujesz, masz pojęcie, oglądanie jest bardzo fajne i sam widzisz, co mógłbyś zrobić, jak robi twój przeciwnik i co wymyślił w danej sytuacji. Natomiast tak, gdybyś miał namówić ich do treningów. Moim zdaniem to... Tak, oczywiście, to jest sport, to jest forma ruchu, walki i tak dalej, ale to przede wszystkim to jest zajawka na całe życie. No to ja jestem tego najlepszym przykładem, mam wielu kolegów, którzy zaczynali też dawno temu, cały czas trenują, przychodzą, już mają rodziny, dzieci, robotę, wszystko jakby poukładane życie, a mimo wszystko znajdują czas 2-3 razy w tygodniu po prostu, żeby przyjść, bo no to jest styl życia w pewnym momencie i wiadomo, gdzieś ta droga zawodnicza kiedyś tam się kończy, jedni kończą wcześniej, jedni kończą później, nie ma tutaj reguły za bardzo, ale no, uważam, że to jest coś pięknego, jakby to jest sport uczestnika, to nie jest sport widza. Musisz brać w tym udział czynny, żeby to ci się podobało, bo jeżeli jesteś takim zwykłym sobie widzem, po prostu oglądasz różne sporty i trafisz na jiu-jitsu, to nie jest widowiskowe. No bo dużo jest takiej walki, której nie widać na pierwszy rzut oka. Jeżeli nie jesteś w stanie się jakoś ustosunkować do tego, nie widzisz tego, co tam się dzieje, to może być to ciężkie do zrozumienia. Ale jeżeli już zaczynasz to kumać i sobie oglądasz i widzisz tą walkę o to, kto kogo złapie za rękę, to ten będzie miał jakąś tam przewagę albo jakiś chwyt albo coś, no to zaczyna się robić bardzo ekscytujące, ale branie udziału w tym jest super. I w ogóle jiu-jitsu jest fajne, bo jest bardzo dużo podziałów na kategorie różnego rodzaju. Są
podział na poziomy zaawansowania po pasach właśnie, czyli no nie jest tak, że ten biały pas będzie walczył od razu z brązowym czy czarnym, no bo to by trochę nie miało sensu, no ale białe pasy walczą sobie w kategorii białych pasów, w swojej kategorii wagowej, w swojej kategorii wiekowej, więc no jakby mając 35 lat i zaczynając jiu-jitsu, potrenujesz sobie rok, dwa, decydujesz się, że jedziesz na zawody, to startujesz w kategorii Master 2, czyli od 35 do 40, w kategorii białych pasów do tam 80 kilo, bo tyle ważysz. I mierzysz się tak naprawdę z gościem bardzo podobnym do ciebie. I jest fajna rywalizacja, wychodzisz trochę ze swojej strefy komfortu. Wiesz, no jest naprzeciwko ciebie chłop, który chce ci urwać głowę. I to jest fajne. Ja zawsze namawiam, uważam, że każdy, kto trenuje jiu-jitsu, powinien przynajmniej raz pojechać sobie na zawody, spróbować. To nie jest droga dla wszystkich, to nie każdy będzie zawodnikiem, bo to jest, no to też jest ciężkie. Ale uważam, że fajnie jest po prostu wyjść i rywalizować z kimś na macie. No ja też mogę, drodzy widzowie, potwierdzić, zdarzyło mi się raz i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś mi się zdarzy, aczkolwiek no troszeczkę droga zrobiła się bardziej kręta do tego kiedyś. Ale jestem dobrej myśli, Kuba, naprawdę. No właśnie, no sam jesteś dobrym tego przykładem. No spróbowałeś, podobało ci się, gdzieś tam masz to odhaczone, możesz jakoś tam się do tego odnieść. Jest nie? To jakaś przygoda dla mnie, wiesz, dla mnie fajne w jiu-jitsu jest to, że jednak jest to tak, nie wiem jak to dobrze wam, drodzy widzowie, opisać, ale jest to taka jakby bardziej pokojowa forma walki. W sensie, jeśli ktoś z kimś przegra, nie zostaje jakaś taka duża zadra. Bo wydaje mi się, że w sportach uderzanych, gdzie już się bije po twarzy, jednak zawsze... Ach, kurwa, ale mi skopał mnie, za tydzień tak. Mu oddam, nie? A tutaj, ale mnie fajnie poddałeś, weź pokaż, jak to zrobiłeś. Tak, masz rację. I to właśnie w środowisku jiu-jitsu też bardzo fajne jest to, że tak generalnie rzecz biorąc, my jesteśmy wszyscy kolegami. Wiesz, jedziemy na zawody, wiesz, no, oczywiście spotykamy się na macie, ale tak naprawdę... To jest jedna taka wielka rodzina. W związku z tym, że nie ma tego związku i nie ma jakby jakichś tam politycznych takich tarć, no wszyscy jadą na zawody, jadą za swoje pieniądze, poświęcają swój czas, zostawiają rodziny w domu, po prostu no, wyjeżdżają na weekend na zawody i to jest taki, no, taki fajny eventik po prostu. Spotyka się całą grupę ludzi, którzy mają tą samą zajawkę, przyjeżdżają tam z różnych zakątków Polski, żeby się poszarpać, popróbować sobie swoich jakichś tam technik, nowych rzeczy, których się nauczyli, zbić piątkę, pogadać sobie z kolegami. I właśnie tak jak mówisz, że to jest fajne. Wydaje mi się, że ten bliski kontakt, jakkolwiek by to nie brzmiało, też generuje taką przyjaźniejszą atmosferę. Właśnie to, co mówisz. Wiesz, no wyjdziesz na zawody bokserskie, czy Muay Thai, wiesz, no dostaniesz 3 strzały na łeb, dzwoni ci w głowie, no nie jest to przyjacielska atmosfera, jakby nie patrzeć, tak? A tutaj, wiesz, to nawet jeżeli ktoś ci coś zrobi, udusi cię, czy podda cię jakąś tam dźwignią, wszystko spoko, wracasz do domu. Słyszysz, jak to brzmi? Tak. Udusi cię, ale wszystko spoko. Ale wszystko spoko, jesteście dalej ziomkami i wiesz, i możecie ktoś, sobie tam kto nie był na macie, może nas patrzeć teraz jak na świrów, no jak może ktoś cię udusić i być wszystko spoko. No jest wszystko spoko. No są dżentelmeńskie zasady, że jeżeli ktoś odklepie, to od razu puszczamy. Wszyscy się tego trzymają, no bo dzięki temu możemy ten sport fajnie długo trenować, bez kontuzji zbytnich i tak dalej. Więc no jeżeli postępujemy wedle tych ustalonych zasad, to wszyscy się świetnie bawią. Tak. Generalnie ja im dłużej trenuję, tym bardziej dochodzę do wniosku, że to przede wszystkim o to chodzi. Żeby to była fajna zabawa, żeby każdy mógł sobie odreagować. Nie jesteśmy zawodowcami. No ja może jestem zawodowym sportowcem, powiedzmy, no bo poświęciłem całe życie temu, ale przede wszystkim traktuję to jako jakąś tam odskocznię od takiej szarej codzienności. Lubię pojechać, lubię się pobić właśnie z kolegami bądź z jakimiś obcymi typami gdzieś na świecie i super. To zawsze później sobie gadamy, uśmiechamy się, opowiadamy różne historyjki. Jest bardzo, bardzo fajna atmosfera. Zanim, drodzy widzowie, przejdziemy do jakichś najśmieszniejszych sytuacji, zawodów, treningów i tak dalej, jeszcze chwilę o tobie, Kuba. Ile ty łącznie zdobyłeś medali na Mistrzostwach Europy? Europy? Bo wiesz, że tego nie można znaleźć w internecie tak zero-jedynkowo. Nie można. Wiesz co, no właśnie, są różne federacje. Tak? Federacje, różne kategorie. Różne kategorie, różne i tak dalej, i tak dalej. No, jeżeli mówimy o grapplingu, czyli tym jakby związkowym naszym grapplingu, w którym jestem w kadrze i jeżdżę z orzełkiem na piersi, co napawa mnie bardzo dużą dumą. To muszę policzyć 2, 4, 5 albo 6 medali z Mistrzostw Europy w grapplingu.
Dodatkowo 5 medali z Mistrzostw Europy ADCC, z czego jestem najbardziej dumny, bo to w jest tym taka, jedno złoto. W tym jedno złoto i kwalifikacja na Mistrzostwa Świata dzięki temu, także to największe takie moje osiągnięcie. I jeśli chodzi o Mistrzostwa Europy, to też brązowy medal na IBJJF-ie, na Mistrzostwach Europy bez kimon, co też uważam za duży sukces, bo no, taki dosyć wysoki poziom też tam. Na Mistrzostwa Świata ADCC dostaje chyba 8 zawodników. 16. 16 finalnie angaż, tak? Tak. 16 osób. Bardzo ciężko jest się zakwalifikować, bo kwalifikuje się tylko zwycięzca, popularnie nazywamy to trialsami, czyli trialsy, czyli zawody kwalifikujące do tego. Z Europy można się zakwalifikować z dwóch turniejów, czyli trzeba wygrać bardzo mocno obsadzony turniej albo jesienią, albo wiosną. Te zawody się odbywają co 2 lata. I no, ADCC jest traktowane jako takie igrzyska sportów olimpijskich, więc jakby najwyższy level. No także tak, no, to jest takie duże osiągnięcie i w ogóle wzięcie udziału w ADCC jest no, bardzo dużym wyróżnieniem. Czułeś się wyróżniony? Bardzo. Wiesz, no ja to też trochę tak historycznie, no bo Radek, mój trener, był swego czasu najlepszym zawodnikiem w Europie też i brał udział właśnie w ADCC i jakby to od początku mi się wdrukowało w głowę, że to jest jakby taki cel mój sportowy, zawodniczy. Zawsze chciałem pojechać, zakwalifikować się tam. Śledziłem to wszystko, brałem udział w tych zawodach, zdobywałem tam brązowe, srebrne medale. Zawsze troszeczkę gdzieś tam mi minimalnie brakowało. No i w końcu to było w 2017 roku. Udało mi się te zawody wygrać. Wygrałem tak notabene też w 2014, ale zostałem oszukany, więc musiałem poczekać jeszcze 3 lata, aż... No ale doczekałeś się. Ale się doczekałem i to z tego jestem dumny, bo to jest taka nieustępliwość. Jakby ja też walczyłem w kategorii do 66 kg tam, więc to robienie wagi było ciężkie. Ja normalnie ważyłem ponad 70, więc to dosyć duży przeskok. Także to było takie no, dużo wyrzeczeń, dużo poświęcenia, no ale opłacało się. No, mam odhaczone. Na Mistrzostwach Polski ile medali? Już nie policzysz? To już nie policzę. Też znowu jest dużo jest różnych federacji. Więc no, tam w grapplingu mam pewnie z 10 medali. W ADCC też wygrałem raz, co prawda, ale no, też zdobywałem medale różne w kimonach, bez kimon. No, dużo. Także no, musiałbym się mocno skupić. A mistrzem Polski? Mistrzem Polski, no też no, tych różnych organizacji byłem. Ja wiem, że byłeś ile razy? Wielokrotnie też nie policzę, wiesz, bo to... No ale tam z 10 razy... Szafa medali w domu? 10 razy. Tak, ostatnio w ogóle policzyłem, bo odkopałem sobie swoje pudełko z medalami, jak teraz wróciłem z tych Mistrzostw Europy, jak tam wrzucałem swój medal. Naliczyłem 77 medali. Policzyłem sobie, także to jest też fajna pamiątka. Ja tak od dłuższego czasu też... Oczywiście, lubię wracać z zawodów z medalem, no bo wiadomo, że to, no, że powalczyłem, powygrywałem tam jakieś walki, ale to przede wszystkim to jest taka fajna pamiątka, że później właśnie jak sobie otworzę to pudełko, spojrzę na medal, to mi się przypominają tam różne wyjazdy, walki, sytuacje różne, także to jest takie fajne. Wolę te medale niż jakieś tam nagrody, których zazwyczaj nie ma, tam czy wygram koszulkę, czy bluzę na zawodach, no okej, super, ale wiesz, no ten medal, dyplom, to jest takie fajne wspomnienie później. Wspomniałeś o podróżach związanych z zawodami, no pewnie odwiedziłeś mnóstwo miejsc na ziemi, jeżdżąc za tym jiu-jitsu. Jakie to były takie najciekawsze miejsca, które wspominasz? Zawody? Wiesz co, nie jeździłem nigdy jakoś bardzo daleko, w sensie nie jeździłem nigdy na przykład do Stanów i to chciałbym pojechać na zawody, na Worlds'y właśnie IBJJF-u do Stanów. To jest też takie zawody, w których chciałbym wziąć udział. Wiesz co, bardzo ciekawe wyjazdy są z grapplingiem. W związku z tym, że to jest federacja zapaśnicza, no to taki Bliski Wschód. Miejsca, do których zazwyczaj pewnie mało ludzi wybiera takie destynacje, żeby sobie pojechać po prostu i pozwiedzać. 2 razy byłem w Kazachstanie, w Dagestanie byłem. To było też dobre doświadczenie. W Baku, w Azerbejdżanie. Także no takie miejsca, gdzie no pewnie siedząc, wiesz, na Skyscannerze nie wpisałbym, że chcę jechać do Astany i nie kupiłbym biletu, a byłem, zobaczyłem, widziałem, jak to wygląda. Także, no także to są fajne przygody. A to gdzie odbywały się wtedy te Mistrzostwa Świata ADCC? W Finlandii.
No to też właśnie tak jest. Zazwyczaj trochę lipa, Brazylia, no. Teraz będzie Vegas, coś tam, wieś, w Chinach kiedyś były. No a ja do Finlandii gdzieś. Ale wiesz, no ja się śmiałem, że wiesz, mogę się zakwalifikować i w Radomiu wystartować w tych zawodach. A to dopiero by było jakby... Pozdrawiam Radom. To dopiero by było jakby zawody były w Polsce, co? Do których się zakwalifikowałem. No, pracują chłopaki, którzy tam, wiesz, gdzieś współpracują z MADCC bliżej, żeby były w Polsce, także może się doczekamy. To też fajna by była akcja. Założyłeś też Flow Fighters Academy. Miałem okazję nawet coś tam pomóc w remoncie. Przed tak, kułeś posadzkę. Kułem posadzkę. Przynajmniej tyle mogę gdzieś tam zrobić w tym temacie. Jak to się rozwija? Bo widziałem, że na przykład ty już teraz prowadzisz jedynie treningi bez kimon, a tak. W kimonach macie czarny pas nawet z jedną belką. Tak, tak. No wiesz co, rozwija się bardzo fajnie, dużo ludzi przychodzi, mamy właśnie też bardzo fajną kadrę trenerską, także no mi też zależy na tym, żeby to byli dobrzy specjaliści, ale też fajni ludzie, tak żeby tworzyć taką fajną atmosferę, tam. Żeby to nie była taka sieciowa, gdzie po prostu wchodzisz, wychodzisz, tylko żeby tam takie community się tworzyło i wydaje mi się, że tak właśnie jest. No i tak jak mówisz, no ja prowadzę treningi bez kimon dla grupy zaawansowanej, takie bardziej zawodnicze treningi. No i mam trenerów, którzy ogarniają też te inne grupy. No właśnie jest Paweł Łukasiak, o którym wspomniałeś, taki też bardzo doświadczony, związany z jiu-jitsu od wielu lat. Chłopak, on tam trochę mniej startował, także też na tej scenie zawodniczej nie jest znany, ale jest świetnym technikiem, ma bardzo duże pojęcie o jiu-jitsu, bardzo fajne podejście. I też on przychodził na treningi, też zaproponowałem, czy nie chciałby poprowadzić treningów. Zgodził się, to bardzo fajnie się rozkręciło, także tak, ja no mimo tego, że mam ten czarny pas w kimonach i mimo tego, że w kimonach też tam wywalczyłem dużo różnych medali, nie uważam się za specjalistę od kimon i też nie sprawia mi to przyjemności, prowadzenie takich treningów. Lubię trenować w kimonach, lubię walczyć w kimonach, bo po prostu lubię jiu-jitsu, ale też nie uważam się za zbyt kompetentnego. To jest trochę inny sport, jednak ja bazuję na swoim doświadczeniu z nogi, więc też jak tylko miałem możliwość oddania tego komuś, kto jest bardziej kompetentny, to zrobiłem to bez żadnego problemu. Sam czasem przychodzę tam na treningi, żeby sobie też skorzystać z wiedzy Pawła, więc tak. No i, a akademia rozwija się bardzo fajnie. Też rozwijają się sporty uderzane, sam też chodzę na Muay Thai teraz. I no właśnie złapałem też trochę zajawkę z powrotem na sporty uderzane, bo tak jak tam gadaliśmy, to taekwondo przez 10 lat, więc jakąś tam podstawę mam. To jest oczywiście zupełnie co innego, ale też dla takiego odmulenia trochę od maty, dla zmiany troszeczkę ruchu, trochę, no wiadomo, to jest zupełnie co innego. Poza tym ja też lubię chodzić na treningi, gdzie ktoś mi mówi, co mam robić, ja to po prostu robię, że nie muszę sam tego wymyślać, tylko ktoś mi mówi, ja tam sobie pokopię, pouderzam. Piękna sprawa. Może wytłumaczymy naszym widzom teraz, jeśli wspomniałeś już o tych różnicach troszeczkę między kimonami a bez, może właśnie wytłumaczymy, na czym dokładnie szkopuł polega, bo może zacznę ja, a ty później mnie poprawisz. Chodzi o to, że na przykład w kimonach, tak jak ja to widzę, no wiadomo, jestem najgroźniejszym białym pasem w Polsce, więc to... Jednym z groźniejszych, tak. Kuba, umówmy się, najgroźniejszym białym pasem w Polsce i w kimonach oczywiście, a bez kimon to już w ogóle. I w związku z tym na przykład ja miałem duże problemy, jeśli chodzi o kimona i bez kimon, że tak, dość non stop dusili mnie kołnierzem. No tak, mnie irytowali tym duszeniem kołnierzem, tego nie ma bez kimon. Nie ma w ogóle tych chwytów za ten kołnierz, nie ma iluś sweepów, które gdzieś tam łapiesz za kimono, no i przede wszystkim nogawki. Nogawki też tak przeszkadzają w kimonach. Ile... Przeszkadzają albo pomagają. Bo wydaje mi się, że wachlarz technik, jeśli chodzi o kimono, jest dużo większy. No to tu nie mam się co przyczepić do swojej teorii. Tak, dokładnie tak jest. Dużo bardziej techniczne jest jiu-jitsu w kimonach. Oczywiście bez kimon też jest bardzo techniczne, natomiast tam można nadrobić trochę fizyką, sprawnością, dynamiką i tak dalej. Kimona, przede wszystkim ta pierwsza taka różnica, która się rzuca w oczy, no to wiadomo, ten strój, ale tak, no w kimonach można łapać za to kimono. Jeżeli walczymy w formule no-gi, no to są spodenki i rash guard, czyli ta obcisła koszulka. Czasem można walczyć na tak zwane gołe pudło, więc tam w ogóle nie ma za co złapać. A poza tym nawet jeżeli by było, to nie można. To jest w zasadach, że jeżeli się walczy w formule no-gi, nie ma łapania za ciuchy. W kimonach wręcz przeciwnie.
powinno się łapać i trzeba łapać, bo, no bo to jest bardzo dobra broń, bardzo dobra forma kontroli. Więc zaczynając od dystansu walki, poprzez właśnie kontrolę, łapanie tych chwytów w odpowiednich miejscach, właśnie tak jak mówiłeś, nogawki, rękawy, kołnierze, to wszystko, wszystko zupełnie, to jakby od pewnego momentu, od takiego, nie wiem, no niebieskiego, purpurowego pasa, powiedzmy, jeżeli ktoś dojdzie do takiego poziomu, to się zaczynają robić dwa różne sporty. I bardzo często też obserwujemy takie coś, że ktoś jest świetnym kimoniarzem i zdobywa medale, jeździ gdzieś tam na zawody, i na przykład zupełnie nie startuje w formule no-gi, bo, no bo nie ma tych chwytów, nie potrafi się odnaleźć właśnie w tym ruchu, w tej jakby takiej trochę większej śliskości walki. Jest zupełnie inna kontrola walki, zupełnie inne techniki można stosować. I tak samo jest w drugą stronę. No jeżeli ktoś jest przyzwyczajony do tej walki bez kimon, no to jeżeli spotyka przeciwnika, który walczy na przykład tylko w kimonach i ten przeciwnik go połapie w odpowiednich miejscach, no to już nie możesz się ruszyć wtedy. To i to jest frustrujące. Bardzo. Pomniałeś o tym, że można czasami na te gołe pudła wyskoczyć. Rzadko. To tylko w ADCC. Tak, tak już rzadko, bo jednak te rashguardy są wymagane. Pamiętam na tych zawodach, na których brałem udział ja też, bo wiedzieli, że rashguard jest wymagany. Mhm. A na te gołe pudła to są jakieś na przykład obostrzenia do golenia klaty czy coś? No bo wiesz, niektórzy mają... No wiadomo, nie ma. Znaczy tak, no jeżeli walczysz bez koszuli, tak na dobrą sprawę w oficjalnych zawodach, to tylko w ADCC można startować w samych spodenkach bez koszulki. Co często zawodnicy to wykorzystują. I to niekoniecznie chodzi o to, że dobrze wyglądają i po prostu chcą się tam pobujać na macie. Ciężko go złapać. Chodzi o to, tak. Chodzi o to, że nawet jak jest koszulka, to daje jakąś tam kontrolę, daje jakąś tam trakcję, która potrafi, wiesz, zadecydować czasem o tym, czy ktoś ucieknie z jakiejś pozycji, czy nie ucieknie. Jeżeli walczysz bez koszulki i twój przeciwnik walczy bez koszulki i walczycie 10 minutę, bo tyle trwają walki, no to wiadomo, że jesteście spoceni, wiadomo, że jest bardzo ślisko, wiadomo, że bardzo ciężko jest utrzymać takiego przeciwnika, skontrolować i tak dalej. Także to wszystko ma duże znaczenie. Czy w IBJJF-ie, czy w grapplingu, czy w tych innych organizacjach wymagany jest rashguard, wymagana jest koszulka. W IBJJF-ie dodatkowo rashguard musi być w kolorze twojego pasa, więc jakby to też jest uwarunkowanie, więc jeżeli masz niebieski, no to musisz walczyć w niebieskim rashu, brązowym i tak dalej. No, do tego nie wiedziałem. Mam tu, Kuba, też kilka pytań od widzów, tak będę sobie tymi pytaniami gdzieś tutaj przecinał te moje pytania. Top 5 najlepszych zawodników brazylijskiego jiu-jitsu według ciebie? W ogóle. No to pytanie, czy w historii jiu-jitsu, czy aktualnie, bo teraz jest taki fajny czas, bardzo fajny czas moim zdaniem, jest zmiana warty. I te stare gwiazdy trochę już wiekowe, bo wiadomo, no po prostu zmienia się generacja i to, co teraz obserwujemy na światowej scenie jiu-jitsu, czy to w kimonach, czy BS, to jest w ogóle jakiś kosmos. No to wyszło na taki level, że ciężko to niedługo będzie ogarnąć. To są goście, którzy trenują, no nie wiem, od 5-6 roku życia i to jest tak naprawdę jedno z pierwszych pokoleń jiu-jitsu, bo jiu-jitsu jest tak, jiu-jitsu jest dosyć młodym sportem i ten boom... No to miało związek oczywiście z MMA, z UFC i tak dalej, no ale powiedzmy tak od końca lat 90. jest taki boom na brazylijskie jiu-jitsu, a ostatnie lata też pokazują, że to jest w ogóle, że to bardzo rośnie. No i teraz wschodzące takie nowe gwiazdy, no przebijają umiejętnościami, wiadomo, fizyką jak najbardziej, no bo to już jest, oni są dużo młodsi, ale i też technicznie, koncepcyjnie przebijają to stare pokolenie, więc może łatwiej będzie powiedzieć top 5 wszechczasów, bo no, myślę, że Marcelo Garcia, oczywiście, Roger Gracie, myślę, że Buczecza, który nadal gdzieś tam jeszcze jest, Cobrinha, z którym miałem też przyjemność się zmierzyć właśnie na ADCC. W 17 roku? W 17, tak. I chyba Jacare. Tak, no. A Galvao? No właśnie, ciężko. No Galvao też. No, Galvao też. To tak, wrócił w ogóle ostatnio. Tak, no Galvao już skończył karierę, gdzieś tam się z tym Gordonem Ryanem mocno przepychają. Ma dojść do tego superfightu takiego oczekiwanego między nimi właśnie, no bo Galvao faktycznie masz rację, że
że też gdzieś tam powinien być chyba zaliczany do tej, do tego top 5. No Gordon Ryan też jest taka no, debata na jego temat, czy tak, czy nie. No, on walczy tylko bez Kiman z kolei, ale jest tak dobry, że tam nikt nie jest w stanie w ogóle mu zagrozić. On ostatnio miał jakąś tam walkę, to no, bawił się z chłopem. Z bardzo dobrym gościem, wiesz, to po prostu tam była, on potrafi robić takie rzeczy, że przed wyjściem do walki daje na stolik komentatorski kopertę i tam jest napisane w środku, jaką techniką wygra. Poważnie. I walczy, poddaje chłopa, nie, tam otwierają i tam jest napisana ta technika, którą podda, nie, także i to walczy z gośćmi, którzy są w czołówce światowej. No, no domyślam się, on jest naprawdę jest bardzo dobry. No ale nie walczy w kimonach na przykład, tak? Więc no także tak. No i gdzieś tam jest ta rywalizacja między nim a Andre Galvao. Galvao jest pięciokrotnym mistrzem ADCC. Chyba najwięcej razy wygrał ten tytuł. No ale już ma tam chyba 40 lat. Gordon ma 26. Ma w tym roku dojść do tego superfighta. Zobaczymy. No. No, jestem ciekawy, wiesz, bo no, jestem bardzo ciekawy. Kolejne top 5 to jest trenerów brazylijskiego jiu-jitsu w Polsce lub na świecie. W Polsce. No na pewno Radek Turek. No gość moim zdaniem ma takie czucie jiu-jitsu, że znaczy czegoś takiego nie spotkałem i to jest taka fajna, fajnie z nim pogadać o tym, bo on to po prostu czuje. I tu niezaprzeczalnie Piotr Bagiński. Myślę, że też jest. Bagi to jest w ogóle fenomen. Może naszym widzom, którzy nie do końca wiedzą, kto to jest Bagi, to powiedzmy, że to jest gość, który ma swoje lata, już trenuje cały czas i startuje cały czas na poziomie najwyższym, bo on potrafi składać o 23 lat młodszych chłopów na zawodach do tej pory. Dokładnie tak. Jak on to robi? Tak. I to jest prekursor jiu-jitsu w Polsce. Jakby wiesz, to jest facet, który no, miał czarny pas, jak ja zaczynałem trenować. Znaczy tam dostał, wiesz, ten czarny pas 2 czy 3 lata, wiesz, po tym, jak ja zacząłem trenować, więc tak, no i tak, no Bagi, tak jak mówisz, swoje lata ma, nie wiem ile i nie chciałbym tutaj rzucać jakichś cyfr na wszelki wypadek, pozdrawiam trenerze, ale tak, no jest, to jest postać. No, to jest fenomen moim zdaniem, tak jak mówisz. No, pomimo tego, no, wiesz, no, Bagi dobija do 50. Nie wiem, ile ma dokładnie lat. Ale pamiętam jakąś taką sytuację sprzed paru lat. No, miał ze 45 lat i były Mistrzostwa Polskie ADCC. Bardzo mocno obsadzona kategoria 88 kilo. I tam od niego z berserkerów ze Szczecina było kilku chłopaków zapisanych i między innymi on. I była taka sytuacja, że Gumiś z Warszawy od nas z klubu, to była taka wschodząca gwiazda wtedy, no i tam po kolei wygrywał z tymi chłopakami ze Szczecina. Wygrywał, no i doszedł do finału, w którym to finale spotkał się z Bagi. No i Bagi tą walkę wygrał. I później schodzi z maty i tam do tych swoich naprawdę mocnych zawodników mówi, no i widzicie, małolaty tutaj stary dziad musi wam pokazać, jak to się robi. No i wiesz, tu nie ma... To, co mi się w nim podoba, to nie jest to, że on sobie siedzi na krzesełku i ci pokazuje palcem, co ty masz robić, tylko on jest po prostu na froncie tego wszystkiego. Jak masz biegać, to on biegnie pierwszy. Jak masz jechać na zawody, to on, wiesz, jedzie na zawody, żeby dać przykład i pokazać, więc tak. No i trenerem też jest świetny. Ma akademię, która od początku jiu-jitsu w Polsce wygrywa drużynówki, czy w kimonach, czy bez kimon. No także to niezaprzeczalnie jest... Jest jeden z najlepszych trenerów, bardzo charyzmatyczny, taki trzymający wszystkich krótko za mordę, ale no, robi to robotę. Nie podoba się w jego walkach to, że on sprawia wrażenie, jakby nie robił żadnego zbędnego ruchu i jakby to wszystko przychodziło z taką łatwością. Ktoś tam próbuje go skontrolować, widać, że trochę się rzuca chaotycznie, a Bagi tak sobie czeka i nagle robi jeden krótki ruch i już jest na przykład sweep albo... No tak, wiesz, no on też ma, on jest dosyć niskim zawodnikiem, walczy w wysokiej kategorii wagowej, bo tam walczy zazwyczaj gdzieś w okolicach 90 kilo, więc też wszyscy przeważają nad nim warunkami fizycznymi. Wiadomo, są młodsi, silniejsi, sprawniejsi i to, co jest też niesamowite u niego, że on to jiu-jitsu dostosował do siebie tak dobrze, że wygrywa, no tak jak powiedziałeś, no z chłopami, którzy są po 30 lat młodsi od niego, niektórzy, czy 20, no to... Szacun. Swoją drogą jestem zdruzgotany, bo teraz na tych Mistrzostwach Europy, na których byłem, walczyłem z gościem, który jest 20 lat młodszy ode mnie.
Jak ja się o tym dowiedziałem, to po prostu trochę mi się świat na głowę zawalił, bo ja cały czas się traktuję jako młodego, perspektywicznego zawodnika. Ale wygrałeś, przegrałeś? No nie, przegrałem, ale to nawet nie ta przegrana mnie tam zdruzgotała, tylko po prostu sam fakt, że wiesz, no jadę na zawody i walczę z bardzo dobrym chłopakiem, który jest 20 lat młodszy ode mnie. Mógłbyś być jego ojcem. No mógłbym. No i tak wiesz, myślę sobie, że... No. Tak sobie właśnie myślę. Czas leci, Kuba. Czas leci, no. Czas leci. I kto jeszcze? Bo wymieniłeś dwóch. Tak, w Polsce. Wiesz co, wydaje mi się, że Jędrek Loska jest bardzo dobrym trenerem. Miałeś okazję walczyć z nim kiedyś. Miałem okazję tam kilka razy się z Jędrkiem zmierzyć. Jędrek z kolei kimoniarz przede wszystkim i wiesz, no walczyliśmy w kimonach to od kiedyś, z nim przegrałem bez kimon dawno temu, a no i też przegrałem z nim tą walkę w kimonach. Tak sobie tutaj, wiesz, no a w światowym jiu-jitsu też jest bardzo ciekawa sytuacja, jeśli chodzi o trenerów. No od kilku lat takie wielkie sukcesy święci John Danaher. I on też troszeczkę zrewolucjonizował w ogóle podejście do trenowania, do coachowania, powiedzmy, jiu-jitsu, do bycia trenerem jiu-jitsu. On jest jakimś tam doktorem czy profesorem, chyba doktorem filozofii. Wykładał na uniwersytecie, więc jakby taką uniwersyteckie podejście ma do nauczania. Mówi o tym, że wszystkie techniki muszą być nazwane, co to może być dziwne też dla kogoś, kto nie uczestniczy w jiu-jitsu, ale no przynajmniej w Polsce i wiem, że pewnie w Brazylii i w Stanach wygląda to troszeczkę inaczej. Natomiast tu w Polsce często jest tak, że każdy ma inną nazwę na daną technikę, że ktoś coś tam robi, tak opisujemy to tak trochę właśnie niekonkretnie. On zaczyna od tego, że wszystko musi mieć swoją nazwę i ja się z tym zgadzam, bo po prostu później już nie ma jakiejś debaty nad tym, czy ta ręka jest tu, czy jest tam, tylko po prostu rzucasz nazwę i wiadomo, że to jest dana technika. Układanie takich systemów różnych, ciągów, łańcuchów, ruchów i tak dalej, i tak dalej. No on zrewolucjonizował to i jakby jego zawodnicy też pokazali, że w krótkim czasie byli w stanie, no chociażby Gordon Ryan, który, no nie wiem, teraz trenuje może 10 lat albo coś, no jest uważany za jednego z najlepszych w historii zawodników bez kimon na pewno, tak? No i wygrywa ze wszystkimi. I on w krótkim czasie, po kilku latach, był w stanie rywalizować z topowymi czarnymi pasami na świecie. I tam ja kiedyś oglądałem jakiś podcast, chyba właśnie z Gordonem, i on opowiadał, że to polegało na tym, że Danaher rozkminił coś takiego, że on po prostu będzie ich uczył systemów w takich pozycjach, które są trochę pomijane może przez tych topowych zawodników. Że wiadomo, że no jakby w 4-5 lat nie nadrobisz tej pracy, jak ktoś siedzi na macie 20 lat. Także to jakby tutaj nie ma co się ścigać, jeśli o to chodzi. Tylko trzeba po prostu troszeczkę znalazł tą drogę na skróty. I to myślę, że to było dużym, dużym bardzo sukcesem. I wydaje mi się, że Cicero Costa jest takim trenerem. On siedzi w Brazylii, jego wychowankowie no, są świetnymi zawodnikami. No, tam chociażby bracia Miao, czy tam mnóstwo takich różnych Brazylijczyków, którzy gdzieś jeżdżą i wiadomo, że zawsze napsują krwi. Jeszcze mamy top 5 najlepszych zawodników MMA z umiejętnościami brazylijskiego jiu-jitsu. Tutaj już mogę z tobą troszeczkę porozmawiać. A to co ty? Rzuć jakieś nazwisko. Jeśli chodzi o zagranicę, może zacznijmy od zagranicy, no to na pewno o Jezu, mistrz wagi lekkiej obecnie. Charles Oliveira. Mega jiu-jitsu, mega się kręci, jest i z góry, i z dołu bardzo groźny. W ogóle uważam, że Charles Oliveira jest najlepszym przekrojowo zawodnikiem MMA aktualnie. Tak, Stulka jakby również ma niesamowite. Nie jest najlepszy pound for pound, ale jakby tak patrząc na niego przekrojowo, jak potrafi bić, jak potrafi poddawać i w ogóle jak się rusza w parterze, zapasy też ma świetne. Pięknie się go ogląda. Nie jestem jego fanem, nie wiem dlaczego. Jakoś tak trochę coś tam mam jakiś zgrzyt. Na przykład chciałem, żeby Poirier wygrał tą ostatnią walkę. Ale no w kontekście sportowym to jest w ogóle
Myślę, że tam teraz nie ma zawodnika w wadze lekkiej, który mógłby mu zagrozić. Myślę, że Justin Gaethje padnie ofiarą tam jakiegoś duszenia z zapleców prędzej czy później. No. Oby nie, bo ja jestem za Justinem, ale... Justin fajny, ale, fajny gość, ale, myślę, że nie da rady. No ale no, wszystko się może zdarzyć. To jeszcze Damian Maia przecież. Damian Maia swego czasu. Legenda, tak, no, no to no, tak. No, Aleksy Olejnik? Chyba bym go nie stawiał. On zaskakiwał bardzo, bardzo często, ale nie stawiałbym go chyba w top 5. No, wydaje mi się, że no, te, z zawodników, którzy teraz walczą, no to Khamzat Chimaev też jest. No właśnie, to jest bardziej zapaśnik czy bardziej zawodnik drugi? Zapaśnik, no. Bardziej zapaśnik. No, ale a przecież... co powiesz o Khabibie w takim razie? Khabib też oczywiście. Znaczy ten jego, on też zrewolucjonizował parter, no. No, no był świetny i w ogóle też ta jego ostatnia walka z Justinem zresztą, to co on tam zrobił, to też pokazuje na jakim on był poziomie, w ogóle, że on wyprzedzał tych wszystkich zawodników naprawdę level do przodu, o kilometr. No. To, że on, no bo podobno no, znasz na pewno historię, że on nie chciał go bić i znokautować, bo tam byli jego rodzice, w sensie rodzice Gaethjego na widowni, więc nie chciał go znokautować, więc postanowił, że go podda, był w dosiadzie, oddał ten dosiad, przetoczył się na plecy i zdusił go trójkątem. No, zaryzykować coś takiego z takim zawodnikiem jak Justin Gaethje, jak masz gościa na plecach, siedzisz na nim i możesz go po prostu ubić, a ty odpuszczasz, oddajesz pozycję dlatego, żeby go udusić. No, szacunek. To świadczy tylko jednym, że Khabib był tak pewny tak, siebie, że... tam przegląd sytuacji, pewność siebie i tak dalej. To w ogóle bez dwóch zdań no, top. Jeśli chodzi o MMA i ten, no, świetny grappler też. A z polskich zawodników, gdybyś miał taką piątkę wymienić na przykład? Z polskich zawodników. Wydaje mi się, że Gamer jest teraz w czołówce, jeśli chodzi o chwyty, bo jest świetnym chwytaczem, jest, też cały czas jeździ, do szkala się jeździ na różne obozy i z tego, co tam widzę na jego relacjach i czasem tam gadam z kimś albo z nim, no to on tam w tym American Top Team też pomaga chłopakom parterowo. Myślę, że cały czas Heldzik. Pytanie, jak tam kariera Marcina się będzie dalej toczyła, bo on parterowcem był świetnym, takim typowym parterowcem i później bardzo fajnie to wykorzystywał w MMA. Uważam, że Skiba jest bardzo dobrym technikiem i bardzo dobrym też parterowcem. Ze Skibą jeździmy też, on też bierze udział w tych zawodach grapplingowych, jak nie ma akurat jakiejś tam walki MMA, więc parterowo też on zapaśniczo ma bardzo dobrą bazę. Szkoda, że Skibie teraz nie poszło znowu. Bo... Tak, oglądałem jego walkę właśnie też ostatnio. Szkoda, bo tam druga z rzędu taka porażka, to trochę go też odsunie od tego. No wiesz, najgorsza ta pierwsza, bo Dana White był wtedy obecny na tej gali, a no. To była taka gala, gdyby Skiba wygrał, to pewnie dostałby kontrakt. Zresztą słyszałem, że to wszystko leżało na stole. No ale teraz druga porażka przez knockout, to... Przez poddanie teraz. Przez poddanie. No, bo ja nie widziałem, tylko ktoś mi opowiadał właśnie. Nie, bo powiem ci, że niedużo zabrakło do knockoutu, bo poszedł Skiba ostro w pierwszej rundzie, miał go podłączonego, ale gdzieś tam chyba za bardzo chciał skończyć, koleś to przetrzymał. Później bardzo zaczął bić Skibę w stójce i już go poddał, ale to było takie poddanie, nie to, że Skiba wpadł, czy po prostu miał gorszy ten, tylko był już rozbity i to było takie dokończenie. No, ja to już nazywam takim bardziej dokończeniem niż poddaniem. To samo, co kiedyś właśnie Marcin Held z Chandlerem, jak walczył. Też ciągnął mu balachę na kolano i tam podobno ta noga strzelała, wiesz, we wszystkich kierunkach, ale dostawał w tym samym czasie strzały na głowę, no i w końcu też przegrał przez poddanie. Ale już był tak podłączony, że podejrzewam, że tam nie było za bardzo świadomości. A z polskich zawodników jeszcze jest Piotrek Kacprzak. Od Łukasza Bilskiego. Taki młody zawodnik, bardzo dobry. No, fajnie się rusza. Też bierze udział w zawodach grapplingowych. Tam zawsze jakieś medale przywozi. No, ale też pokazuje to w MMA, że ma naprawdę duże pojęcie. No i dwóch takich lekkich zawodników. Czyli Zarachionu, przypomnij mi... Wikłacz. Też bardzo dobry parterowiec. No, gilotynę ma potworną. Był tam kiedyś na obozie organizowanym przeze mnie. Miałem przyjemność się z nim pokulać, że jak złapię za łeb, to już nie puści. No. Także jak miał tą ostatnią walkę, to byłem pewien, że po prostu jak tam będzie... O, tylko, z Raciciem. Tak, za Raciciem. Jak tylko złapię za głowę, to jest koniec. No i Sebastian Przybysz też. Jest bardzo... Pamiętam, kiedyś byłem... w Gdyni u Zybiego i akurat był Sebastian wtedy na treningu, jeszcze nieznany zawodnik i miałem okazję się z nim pokulać, no to bardzo ciężki do utrzymania, do skontrolowania.
Ja wtedy byłem w gazie, byłem w dobrej formie i pamiętam, że miałem z nim straszne problemy, także podejrzewam, że teraz, po tych kilku latach, jest naprawdę mocny. To jak jesteśmy top 5, przy top 5, to mam jeszcze jedno pytanie. Top 5 od naszych widzów, top 5 tego, czego nie wolno robić podczas kulanki według Kuby. Patrzeć głęboko w oczy. Czego nie można robić? No to trudne pytanie, bo ja jestem jakiś taki... Wcale nie. Ja nie? Znam kilka odpowiedzi. No to słucham. Nie, będę cię ułatwiał. Nie wiem, powiem ci szczerze, czego nie można. No nie można gadać, jakby tam się rozpraszać i tak dalej. Pytanie, co, czy gadamy o zawodach, czy gadamy o treningu? Możemy pogadać na tym treningu. Pierwsza luta jest taka, śmierdzący rashguard na przykład. No w ten sposób, to wiadomo. Zdarzają się i na zawodach, i na treningach. Zdarzają się, higiena. A mam wrażenie, przepraszam, że ci przerywam, to bardzo niekulturalne z mojej strony, ale mam wrażenie, że niektórzy robią to z premedytacją, jeśli chodzi o zawody nawet. Tak, jest taka historia, nawet był taki zawodnik, nie będę tutaj wymieniał nazwisk, ale ze starych czasów, także myślę, że duża część widzów może go nie kojarzyć, który podobno miał taką strategię, że tam przez 5 dni przed zawodami, czy przed walką, bo on też walczył w MMA, po prostu się nie kąpał. I śmierdział. I mówił, że no to jest jego dodatkowy atut, dodatkowa broń. Znam tą historię i chyba znam tego. Nie posunąłbym się tak daleko, wiesz, żeby sobie ułatwić walkę, ale no widocznie niektórzy tak mają. Higiena w jiu-jitsu jest bardzo ważna. No ze względu na to, że zdarzają się sytuacje, że siedzisz koledze na głowie, dobrze by było, żebyś był świeży. Tak, to, że jesteś spocony po całym treningu, to jest jedna rzecz, ale to, że wiesz, jak siedzisz nieświeży, tak, że najpierw siedzisz 8 godzin w robocie, wiesz, a później siedzisz przez chwilę koledze na głowie, nieprzyjemne, więc tak, też apeluję o higienę, pranie rashguardów, kimon i tak dalej, bo to po prostu jest przyjemniejsze wtedy. No, a na przykład jak tam siedzisz temu koledze na głowie i puścisz bąka. Życie. To też jest, powinno być w tej top 5 zakazanych rzeczy, nie? No pytanie, czy to jest, wiesz... Celowe. Celowe, czy niecelowe. Ja tak nie umiem na zaufanie, zawołanie, wiesz. Jakbym potrafił, to tam jest ze dwóch gości, co bym na nich ujął chętnie. Maciek, pozdrawiam. Dlaczego wiedziałem, że to będzie do Maćka? No soczysty Bąsiur, jakby tak wjechał, no to wiesz. Życie, można by było zmusić kogoś do klepania, nie? Tak, zdarza się, ale wbrew pozorom chyba dosyć rzadko. Ja klepałem ze Smrodu, ale nie z Bąsiura, ale z rashguardu. Rzeczywiście była sytuacja, że któryś z kolegów raz tam czegoś nie uprał, czy coś, czy zapomniał torby wyjąć po ostatnim treningu, bo zdarza się i tak. I jak się do siebie przytuliliśmy, ja byłem na plecach, tak. No to... Znaczy to czuć na pół sali generalnie, no także nie, to... Powietrza zabrakło, nie? Higiena bardzo ważna. Czego jeszcze nie można robić? Są jakieś chwyty, które są bardzo w jiu-jitsu na przykład, nie tyle, że zabronione, ale niechętnie się na nie patrzy. Wiesz co, ja nie lubię skrętówek na treningach. Szczególnie u grup takich, wiesz, u ludzi początkujących. Bo to jest takie, ja nie wiem, o co chodzi z tymi skrętówkami, że ludziom się tak to podoba i tak chcą łapać za te nogi i kręcić. To są bardzo niebezpieczne dźwignie, które tak naprawdę mogą zakończyć komuś przygodę w ogóle ze sportem. No a na pewno ją zastopować na długi czas, bo można zepsuć kolano, pozrywać więzadła. Uważam, że to nie jest konieczne, a na pewno nie jest to wskazane na jakieś tam na początku drogi. Także i też nie jestem zwolennikiem zbyt agresywnej walki na treningu. Wiadomo, każdy przychodzi tam z różnych pobudek, ale no jest, ja sobie tak kategoryzuję trochę ludzi, którzy przychodzą na treningi. Jest też taka grupa, która po prostu przychodzi po to, żeby gdzieś tam się w jakiś sposób wyżyć. Ja to jak najbardziej rozumiem, ale no są pewne granice po prostu, do których można się posunąć, więc nie wiem, no nie przerywanie walki, jak się wpada na jakąś inną parę, albo nie przerywanie walki, jak się wpada na ścianę, albo nie wiem, rozbijanie przeciwnika, no Nie ma potrzeby. No to jest właśnie taki kulturalny sport dla inteligentnych ludzi. Myślę, że można z różnych sytuacji znaleźć inne wyjście niż po prostu takie fizolenie i agresja, krótko mówiąc. A miałeś kiedyś jako trener taką sytuację, że no, ktoś tam poszedł za ostro i ciężko było ich w ogóle rozdzielić później? Nie, tak żeby tam się zaczęli bić czy coś, to na szczęście nie. Wiesz, właśnie to jest fajne,
w jiu-jitsu, że naprawdę przychodzą inteligentni ludzie. I no domyślam się, że jak wiesz, jak tam testosteron buzuje i tak dalej, no to może dojść do jakichś spięć. Oczywiście były takie sytuacje, że tam coś sobie poubliżali po walce, bo ktoś coś komuś zrobił, albo ktoś klepnął, a nie klepnął, a ten tam coś powiedział, ten przerwał, nie przerwał. No wiadomo, no zdarzają się w ferworze walki takie rzeczy. Ale nigdy to nie jakby nie doprowadziło do jakiejś takiej eskalacji. A spotkałeś się z tym, że ktoś komuś na przykład przeciągnął jakąś technikę celowo? Tak, no to gdzieś już też nie wymieniając nazwisk. Tak? Na treningu nie, raczej nie. To bardziej jakieś tam są sytuacje, że na zawodach. Na zawodach. Czy coś. Wiesz co, znaczy nie, no celowo właśnie to jest to, że wiesz, jakby jeżeli z kimś trenujesz, no to jest twój kolega, no to raczej się lubicie, mniej lub bardziej, ale wiesz, no także no nie widzę możliwości, żeby wiesz, robić komuś krzywdę celowo. Po prostu. No szczególnie, że to wiesz, no to jest sport humanitarny, nie bijemy się po głowach, no ale techniki, które są tam stosowane, jeżeli przeciągniesz komuś balachę na rękę, to mu tą rękę po prostu złamiesz, no to jest gruba sprawa, więc... Więc tak, zdarzały się oczywiście i zdarzają się co jakiś czas wypadki różne i dzieją się kontuzje i złamania i zerwania więzadeł. No to jest wliczone, to jest sport kontaktowy, to jest sport walki, polegający na tym, żeby łamać ręce, nogi, dusić i tak dalej. Nazwałeś to sportem humanitarnym, a teraz mówisz o łamaniu, duszeniu i tak dalej. Kuba. To jest humanitarny dlatego, że jeżeli ktoś odklepie, no to wtedy puszczamy, tak? I zazwyczaj do tego się to sprowadza. No ostatnio była jakaś taka historia w zaprzyjaźnionym naszym klubie Alligatores, że tam ktoś wskoczył do takich nożyc, poszedł po dźwignię na nogę i złamał gościowi podobno piszczel w pół. No, zdarza się. Tak? Zdarza się. Czy zrobił to celowo? No zrobił celowo ten ruch. Ruch jakoś tam nie wyszedł tak, jak powinien. No i zdarzył się wypadek, ale nie podejrzewam, żeby to było zrobione po prostu z premedytacją, żeby kogoś uszkodzić i spowodować taką kontuzję. Chciałbym porozmawiać jeszcze chwilę z tobą o poziomie popularności brazylijskiego jiu-jitsu i ogólnie o poziomie, ale najpierw po tej popularności. Wydaje mi się, że chyba jiu-jitsu wyparło już sporty uderzane, może oprócz boksu i może oprócz MMA, chociaż MMA jest w sumie połączeniem sportów uderzanych z jiu-jitsu. Skąd taki fenomen? Zależy z jakiej strony na to spojrzeć. Jeżeli chodzi na przykład, znaczy popularność jiu-jitsu mierzona na przykład ilością zawodników startujących w zawodach, no to myślę, że nie ma drugiego takiego sportu w ogóle. No nie, może jakieś biegi jeszcze przebijają, no bo są jakby otwarte dla wszystkich, każdy może pójść pobiegać, tak? To jakby nie musisz trenować tego jakoś specjalnie, tak? W sensie każdy potrafi biegać, więc każdy się może zapisać i przebiegł sobie. No dobra, mówmy o indywidualnych. O indywidualnych. Ja się nie znam na piłce, nie wiem o co tam chodzi, jakby jak te kluby. Są dwie bramki, jeden no, tak, wiem, jakiś spalony coś. Ja no, żartuję, ale jakby nie siedzę w tym w żaden sposób, więc nie wiem. Słuchaj, no ja teraz organizuję zawody. Za 3 tygodnie będą Mistrzostwa Polskie i DCC. Zapraszam też, żeby przyjść oglądać na Osirze Włochy na Gładkim. Standardowo. Tak, standardowo, sobota, niedziela, 23-24. No i mamy jeszcze tydzień do zamknięcia zapisów i jest zapisanych 1100 osób na zawody. To jest bardzo dużo. No, wydaje mi się, że właśnie jeżeli chodzi o ilość, to tylko jakieś tam biegi takie przebijają tą ilość. Tak? Że mówisz o takich biegach komercyjnych bardziej, komercyjne, bieg niepodległości, tam, bieg powstania piątka tam po Warszawie, czy 10, czy maraton, czy coś. Nie? Natomiast no, rozmawiałem z różnymi ludźmi, którzy na przykład siedzą w boksie albo w jakichś innych sportach, wiesz, no w boksie, czy w zapasach nawet, pokrewnym, jakby nie patrzeć, sporcie. Ostatnio odbywały się Mistrzostwa Polski w zapasach w zeszłym roku i padł rekord frekwencji 150 osób na zawodach. Tak, słyszałem. A tu mamy, wiesz, no Mistrzostwa Polski, gdzie bierze udział, pewnie będzie z 1200 osób, jak zamkniemy zapisy. No i właśnie, fenomen, a to też nie są największe zawody, bo największymi zawodami są zawody w kimonach w Polsce, gdzie no, też organizowałem te zawody w zeszłym roku i startowało 1700 osób na przykład. Tak? Także to są już duże ilości. A wydaje mi się, że to jest spowodowane właśnie tymi podziałami, o których rozmawialiśmy wcześniej. Tak, że startujesz sobie w kategorii białych pasów do 80 kg,
tak? I tak dalej, i tak dalej. W wieku, czy jak masz 35, to startujesz z innymi 35-latkami. I te podziały powodują, że po prostu ludzie nie boją się, no w pierdolu, krótko mówiąc, no nie boją się tej przepaści, wiesz, w umiejętnościach, no bo w zapasach, jak ja bym miał pojechać na zawody zapaśnicze, no nie pojechałbym na zawody zapaśnicze, bo nie ma sensu, po prostu. Bo będę walczył z zapaśnikami, którzy całe życie poświęcili na to, żeby się uczyć zapasów, no a ja, wiesz, byłem na kilkudziesięciu treningach, powiedzmy, tak, mimo tego, że jestem sportowcem, trenuje podobny sport i tak dalej. Ale jakby były podziały na poziomy zaawansowania w zapasach, no to bardzo chętnie bym pojeździł, pouczył się, postartował i tak dalej. To samo z judo czy z boksem. Więc tutaj jiu-jitsu bije na głowę zdecydowanie wszystkie inne sporty właśnie poprzez to, że są te kategorie zaawansowania i można tam się zapisać do takiej, w jakiej chcesz startować i tam, gdzie po prostu przynależysz, tak? Jeśli chodzi o ilość osób trenujących, to wydaje mi się, że cały czas Muay Thai jest takim, tak? Jeśli chodzi o komercyjne. Tak, no ja to patrzę też po swojej akademii. Wiadomo, no mój klub stoi na jiu-jitsu ze względu na to, że jakby ja jestem z jiu-jitsu, więc też dużo ludzi tam przyszło z poprzedniego klubu za mną i jakby no znają mnie, więc przychodzą i tak dalej. No ale jak patrzę na to, jak rozwijają się grupy boksu czy Muay Thai, to no, dużo większy jest napływ nowych ludzi, takich zupełnie jakby świeżych dla nas, dla mnie, niż na sporty parterowe. I też rozmawiam z wieloma ludźmi niezwiązanymi ze sportem i bardzo często słyszę, że a tam chciałem spróbować sobie właśnie kickboxingu czy boksu czy coś. Jest to też trochę łatwiejsze, wydaje mi się, no po prostu, wiesz, no bierzesz rękawice, idziesz na trening, tak, zmęczysz się, pomachasz łapami, trochę pokopiesz. To jest bardzo fajna forma ruchu. W jiu-jitsu jest ta bariera trochę bliskości, więc wydaje mi się, że to może być też, wiesz, wiele kobiet na przykład mówi, że one sobie pójdą pokopać na Muay Thai, bo tam, wiesz, nie będą się musiały z nikim przytulać. No i kumam to, wiesz, no jakby, wiesz, no też na pewno czują się dużo mniej komfortowo. Rozmawialiśmy o popularności, a chciałbym Cię zapytać o poziom, bo mamy nawet takie pytanie od widza, które chciałbym tutaj ładnie wmontować w naszą rozmowę. Jak obecnie wygląda top klubów, zawodników, trenerów w Polsce na tle znanych Ci krajów? Na ile odbiegamy poziomem, a na ile go przeskakujemy? I na przykład tutaj taka może ode mnie historia krótka. Kuba Piesiewicz, nasz wspólny znajomy, był ostatnio w Brazylii i opowiadał, że jeśli robili w kimonach, okej, nie było podjazdu. Nie było podjazdu, ci Brazylijczycy w kimonach po prostu walczyli fantastycznie. Natomiast w momencie, w którym te kimona zdejmowali i walczyli w rażgale, no to mówi Kuba, że wydaje mu się, że w Polsce jest wyższy poziom tego nogi niż w Brazylii. I też mi się tak wydaje, że polska szkoła jiu-jitsu nogi jest naprawdę, naprawdę jesteśmy w tym mocni. No, takim topowym jakby miejscem i topową nacją to teraz są Stany. Myślę, że oni już przebili trochę Brazylijczyków. Wiadomo, no właśnie, to też musimy rozdzielić, czy to są kimona, czy to jest nogi. Jeżeli chodzi o kimona, przepraszam, to cały czas Brazylia wiedzie prym, Stany. W Europie Polska ma się nieźle, polscy zawodnicy są, no gdzieś tam już zaczynają wygrywać powoli jakieś zawody międzynarodowe, ale to jeszcze nam sporo brakuje. Jest Anglia, jest Skandynawia, są Francuzi też są mocni, także no tutaj nam jeszcze trochę brakuje. Chociaż mamy zawodników eksportowych, takich topowych, jak nie wiem, no Adam Wardziński chociażby, który jeździ, no on jest w światowej czołówce kimoniarzy na świecie, więc teraz siedzi na kampie w Stanach, trenuje, tam będą Panamsy, będą Worldsy później, także zobaczymy. No zawsze gdzieś tam podgryza już tą ścisłą czołówkę. No, wygrywa. No, Worldsów nigdy nie wygrał, nie zdobył medalu, ale myślę, że to jest kwestia czasu. No a jakieś tam takie mniejsze, ale też bardzo mocno obsadzone turnieje wygrywa i już jest rozpoznawalny na całym świecie, więc no on jest taką osobą. Jest dużo młodych zawodników też takich wschodzących, którzy gdzieś tam myślę, że się za jakiś czas przebiją
do tej światowej czołówki, ale właśnie Polska pod kątem tych walk bez kimon jest bardzo mocna i to jesteśmy dużo mocniejsi niż w kimonach, także oczywiście brakuje nam do Stanów, no teraz były te rialsy amerykańskie, to tam poziom jest po prostu kosmiczny też, nie? Myślę, że to jednak odbiega jeszcze od tego europejskiego poziomu jiu-jitsu bez kimon. Kolejne pytanie od widza brzmi, czy duża siła fizyczna przekłada się na wyniki w brazylijskim jiu-jitsu? Zależy na którym etapie. Na początku na pewno. Uważam, że właśnie na początku na pewno, natomiast na początku, jeżeli ktoś jest silny, to jest go bardzo trudno nauczyć jiu-jitsu. I musi mieć dobrze poukładane w głowie, żeby uczyć się techniki, a nie robić tego siłowo. No bo wiadomo, jeżeli ktoś jest bardzo silny, to tą siłą będzie w stanie zatrzymać technikę. Prawdziwa siła techniki się nie boi. Tylko że prawdziwa siła nie boi się techniki do pewnego momentu. Jeżeli za tą prawdziwą siłą nie pójdzie technika, to dużo... Jiu-jitsu jest o tym właśnie, że dużo słabszy, fizycznie mniejszy zawodnik jest w stanie spokojnie poradzić sobie techniką z dużo większym, silniejszym gościem. Pod warunkiem, że ten dużo silniejszy i większy gość jest mniej techniczny. No bo jeżeli jest techniczny i ma siłę, no to sorry, ale jakby tutaj nie ma... No, nie da się. Pewnych rzeczy nie przeskoczysz po prostu, tak? Dokładnie. I ja jestem nieduży i tej siły też nie mam za dużo, ale nie mam problemu z tym, żeby wygrywać z wielkim chamem, który waży stówę i ma bardzo dużo siły, pod warunkiem, że nie ma techniki. Bo po prostu ta siła to jest jeden z komponentów. Tak? Ja nie będę się z nim siłował, będę robił co innego, żeby go oszukać po prostu. Ale jeżeli on się nie daje oszukiwać, a ma siłę, no to już jest gorzej wtedy. Kolejne pytanie od widza brzmi, czy w trakcie duszenia miałeś sytuację, że puściły ci zwieracze? Nie, ale mam taką schizę, że no, bo to spina się zdarza. W końcu będzie. Nie, bo to nie chodzi o spięcie, że w trakcie duszenia, lecz pytanie, czy jeżeli ja kogoś dusiłem, to nie, to się nie boję. Bardziej, wiesz, jeżeli stracisz przytomność, to czasem się zdarza tak, że po prostu odruchem fizjologicznym jest to, że mięśnie się rozluźniają po prostu i tam się różne rzeczy przydarzają. Ja zjechałem parę razy na treningu, tam na zawodach, ale na szczęście bez jakichś przygód. Że nigdy tego nie rozkminiałem pod tym kątem i też tam mi się zdarzało już do odcinki jeszcze nie klepać, a w sumie mogłem o tym pomyśleć, że może jednak warto czasami. Tam. A to z tobą stary zostanie już do końca swojej kariery, więc warto jest to przemyśleć. A drugi raz będę klepał zawsze znaczko szybciej. Tak, wiesz. Do duszenia przynajmniej. Ale skoro jesteśmy już w takich śmiesznych trochę, to tu jesteś trenerem, organizatorem zawodów, na pewno widziałeś mnóstwo jakichś śmiesznych sytuacji, jeśli chodzi o treningi, o zawody. No, jest coś, czym mógłbyś się podzielić? A propos duszeń właśnie była taka śmieszna sytuacja. Taki kolega wiele lat temu z klubu, chyba pierwsze jego zawody, i złapał gościa w trójkąt nogami, ciśnie go i stracił przytomność sam. On, ten, który dusił, nie? I chłop wyszedł z tego trójkąta, tak się na niego patrzy, a ten nieprzytomny tam leży. Za mocno się spinał chłopak. No tam, wiesz, no bania chyba nie do końca, wiesz, dowiozła i gdzieś tam za duże spięcie odcięło mu krążenie. No zdarza się dużo takich sytuacji. Ciężko mi teraz tak, wiesz, na zawołanie coś przywołać, ale... No ci na przykład, co przychodzą na początkujące na treningi, często pewnie zdarza im się zrobić coś dziwnego. No tak, ale to... No to jest wliczone jakby też, wiesz, ja... Tak, już jestem też uodporniony na to, bo to jest pewna powtarzalność po prostu. Wiesz. Co sądzisz o gościach, którzy przytrzaskują sobie uszy w futrynach, żeby zrobiły im się kalafiory? Są tacy? Tak. Są i mało tego, chyba znam jednego, który tak robił. Nie jestem pewien do końca, więc nie będę mówił kto. Pogadamy za chwilę. Ale wiem, że są tacy ludzie, no. Bo chcą, wiesz... No wiadomo. Chcą mieć kalafiory, chcą być w środowisku uważani za groźnych. I to nie często są ludzie, którzy w ogóle nie trenują, to żebyśmy mieli. No właśnie, no bo wiadomo, że jakby no odkąd sporty walki stały się popularne i ludzie zaczynają kumać co i jak, no to wiadomo, że na ulicy raczej powinieneś się obawiać, wiesz, niepozornego gościa z kalafiorami niż wielkiego dojebanego typa, tak? Bo wiesz, te mięśnie, okej, one są niebezpieczne, są silne, ale kalafiory na uszach pokazują, że ty masz godziny na macie po prostu wyrobione. Więc co sądzę o ludziach, którzy sobie robią specjalnie takie kalafiory?
No wiesz, no, będzie szybka weryfikacja po prostu w pewnym momencie. Ale to jest w ogóle dobra metoda, żeby sobie zrobić? Żeby przytrzasnąć, nie wiem, nigdy mi to nie przyszło do głowy. No słyszałem, że najlepiej jest w pociągu, no bo tam te zatrzaskane, wiesz, tam jest ta guma taka, która, wiesz, troszeczkę to amortyzuje. No. Że kolega trzyma za ucho, a drugi trzaska drzwiami. Po co wam to wszystko? No właśnie. Kolejne pytanie od widza. Jaki zawodnik według Kuby jest najbardziej niebezpieczny w czasie zawodów brazylijskiego jiu-jitsu? Stratek, luzak, weteran, czy zawodnik dążący do poddania od pierwszej do ostatniej sekundy walki? Myślę, że każdy z nich jest niebezpieczny i to jest kwestia indywidualna. Jeszcze raz, stratek, weteran, taki, co dąży luzak, luzak, weteran i ktoś, kto właśnie dąży cały czas do poddania. Każda z tych cech jest bardzo ważna. Jeżeli jesteś strategiem, dobrze to rozkminisz, wiesz, to jest najtrudniejsza, wydaje mi się, to jest najtrudniejszy komponent, przynajmniej patrząc po polskim środowisku, żeby to zaaplikować do jakby do swojej walki. Sorry, bo jakby my Polacy, to ja tak sobie obserwuję to i widzę, jak Polacy startują na międzynarodowych zawodach. Ja mogę przeklinać tutaj? Czy no jasne. Mogę, dobrze. No to my się lubimy napierdalać generalnie. Ja obserwowałem takie zawody międzynarodowe, gdzie po prostu świetni polscy zawodnicy, no naprawdę bardzo dobrzy technicznie, świetni zawodnicy, jeździli tam się napierdalać. A tam się nikt z nimi nie chciał napierdalać, tylko tam po prostu wykorzystywali strategiczne różne myczki. Tak? Korzystali, bardzo dobrze znali zasady, korzystali z tego, że gdzieś walka jest na skraju maty, więc też to wykorzystywali i tak dalej, i tak dalej. Grali na czas i oni jakby poszli na otwartą wojnę z tymi naszymi chłopakami, to by przegrali tą walkę, ale wygrywali właśnie strategią i taktyką. Więc jeżeli ktoś dobrze to opanuje, jest bardzo trudnym zawodnikiem do pokonania. Jeżeli ktoś jest z kolei, ma luźną głowę, to też jest bardzo ważne, żeby mieć luźną głowę, bo po prostu nie spinasz się. I to też jest bardzo częsta sytuacja, że wiesz, jest bardzo dużo mistrzów treningu. Gości, których wiesz, oglądasz na treningu, myślisz sobie, kurde, wiesz, gość będzie mistrzem świata. Nie? Do momentu, aż nie wyjdzie na matę i go nie zepnie. Bo tam, wiesz, on zapomina, po co tam jest. Zasapie się po 3 minutach, zmęczy się i przegra, po prostu. Weteran? No wiadomo, no to, wiesz, gość, ja jestem takim trochę weteranem. Trochę na patencie tam, wiesz, to... Też, no to z czasem z kolei. To jest o tyle trudne, że po prostu musisz tym weteranem... Nie może być weteranem. Tak, po 3 latach, nie? Musisz się tym weteranem stać, wiesz, powalczyć, wiesz, z ilomaś tam zawodnikami i tak dalej. No i bardzo niebezpieczni są zawodnicy, którzy non-stop dążą do poddania, ale wydaje mi się, że oni są najłatwiejsi do ogarnięcia. Właśnie taktyką, weteraństwem, czy wiesz, po czy prostu luzactwem. Czy luzactwem, czy taką czujną grą. Nie? Ale jeżeli ktoś, no są na polskim rynku jiu-jitsu tacy zawodnicy, nie wiem, chociażby Mateusz Szczeciński, teraz jeden z takich zawodników, którzy myślę, że dużo osiągną na światowej scenie, no to jest gość, który na Mistrzostwach Polski ostatnich powalczył w sumie z 5 minut, nie? A miał tych walk, wiesz, no kończył po prostu, wiesz, wychodził do walki, minuta, odpalał gościa, nie? Tam z jednym chłopakiem przewalczył do decyzji, w sensie do punktów i wygrał. No on jest bardzo ciężki do zatrzymania, bardzo ciężki. Ale to właśnie on idzie od jednego do drugiego, od jednego do drugiego, cały czas poddania. No ale on jest kompletnym, bardzo dobrym, bardzo mocnym zawodnikiem, a jeżeli ktoś się nastawia tylko i wyłącznie na poddania, nie ma tej solidnego fundamentu i tego sobie nie ułoży dobrze, no to będzie bardzo łatwe do rozpykania. Ostatnie pytanie od naszych widzów, jakie tu zabrałem. Ile czasu trzeba trenować regularnie brazylijski jiu-jitsu, żeby odnajdywać się w podstawowych sytuacjach podczas walki parterowej? No to jest kwestia indywidualna, dokładnie. Oczywiście. Nie, no nie ma tak, dobra, potrenujesz 3 miesiące i się będziesz odnajdywał. No, kwestia twojego zaangażowania na treningu, kwestia no też trenera, tak, jakby materiału, który przerabiacie i tak dalej. No ale uważam, że po roku treningów każdy powinien umieć się odnaleźć w różnych sytuacjach. No pytanie, co to są różne sytuacje, jakie to będą sytuacje i z kim to będą sytuacje. Natomiast no, rozumiem, że chodzi tutaj o takie ogólne zrozumienie
co to jest, tak? Chociaż to też jest takie płynne, bo ja trenuję 17 lat i też uważam, że liznąłem to gdzieś tam po powierzchni na razie, że to... Nie brzmi to, Kuba, zachęcająco dla kogoś, kto chciałby zacząć przygodę z jiu-jitsu. No, moim zdaniem brzmi to zachęcająco, bo wiesz, ja po tylu latach cały czas widzę, że tam jest taka przestrzeń do rozwoju i taka przestrzeń, wiesz, którą bym chciał gdzieś tam zgłębić, że uważam, że to jest bardzo fajne. Oczywiście trochę przesadzam, ale no tak, no rok treningów to jest tak... Po roku myślę, że jesteś w stanie gdzieś tam sobie to ogarnąć, tak, i gdzieś, nie wiem, no popatrzeć właśnie na techniki na YouTubie i stwierdzić, okej, ta ma rację bytu, a ta trochę mniej, tak. Komentowałeś galę UFC też, Kuba. Zdarzyło mi się, no. Czyli jakąś tam wiedzę o MMA też musisz mieć. Jestem fanem od wielu lat, także... Czemu nigdy nie zawalczyłeś? Masz taekwondo, masz fenomenalny parter. Wiesz co, myślałem o tym w pewnym momencie. Ale jakoś to się nie poskładało wszystko. Kiedyś faktycznie myślałem o tym, że tak się moja kariera potoczy, że w końcu do tego MMA pójdę, ale ja się bardzo wkręciłem w jiu-jitsu na pewnym etapie i stwierdziłem, że jeżeli chcę być dobry w jiu-jitsu, no to muszę robić jiu-jitsu, bo jednak parter w MMA jest zupełnie inny, na co innego trzeba położyć tam nacisk i tak, no wiadomo, tak? To są dwie różne odmienne rzeczy. Wiesz, taekwondo, przynajmniej takie jak ja trenowałem, nie nadaje się za bardzo do takiej walki, nie? Wiadomo, że musiałbym bardzo podszkolić boks, musiałbym bardzo podszkolić zapasy, musiałbym, wiesz, te kopnięcia, okej, w porządku, nie? Ale no, gdzieś tam w pewnym momencie postawiłem po prostu na jiu-jitsu, a później już miałem swoje lata, stwierdziłem, że trochę nie chce mi się, wiesz, obijać, wiesz, za jakieś tam nieduże pieniądze, więc gdzieś to odpuściłem. Także, wiesz, no jak dostanę jakąś lukratywną propozycję, to nie wykluczam tego. Ale nie, tak, wiesz, żartuję. Myślę, że to już jest gdzieś tam poza sferą moich celów sportowych. Co powiesz o tych freakfightowych federacjach, które są teraz w MMA? Czy jako właściciel klubu sportu walki i trener zauważyłeś na przykład znaczny wzrost zainteresowania od tego czasu wśród młodzieży, no bo nie oszukujmy się, te gale raczej oglądają całkowita, totalna młodzież, można powiedzieć. No, są wyjątki, ale to jednak są wyjątki. Wpłynęło to jakoś na plus, twoim zdaniem? U mnie w klubie tego nie widać. W sensie nie widać takich małolatów zajaranych tam, wiesz, Fame MMA czy coś, no ale to z tego prostego względu, że u mnie tacy ludzie nie trenują. W sensie nie trenują, u mnie w klubie nie ma tych freaków z fejmowych gal. Myślę, że jakby, wiesz, jakby się pojawiło to na Insta Stories, to dzieciaki by zaczęły przychodzić. Co myślę na temat tych gal? Uważam, że to jest wrzut na sportach walki i uważam, że to się nie powinno odbywać, bo sporty walki nie są o tym, tak? To nie jest... Zauważ, że te wszystkie gale są podszyte negatywnymi emocjami i na tych negatywnych emocjach jest budowane to wszystko. Ja to rozumiem, że dwóch youtuberów, którzy tam, wiesz, robią jakieś głupoty i się opluwają w internecie, nikt by nie chciał oglądać, jak oni by grali w koszykówkę, czy się ścigali na basenie, kto szybciej przepłynie w tą i z powrotem. Tylko wiadomo, że każdy chce zobaczyć, jak oni się będą napierdalać, więc jakby to kumam i szanuję właścicieli Fame MMA czy innych high league'ów i tak dalej, że jakby zrobili takie produkty i wyczuli w tym pieniądz i zarabiają sobie na tym pieniądze, to pod tym względem jest super, ale uważam, że fundament, na którym to jest budowane, jest sprzeczny ze sportami walki. I wiesz, zauważ, że w jakimkolwiek sporcie walki, wiesz, czy to jest MMA, zostańmy przy MMA, tak? Wychodzi dwóch gości, którzy nawet coś tam się do siebie rzucają przed walką, coś tam są jakieś między nimi tarcia. Wiesz, oni walczą 3 razy po 5 minut, piorą się po pyskach, wiesz, z połamanymi nosami, wiesz, później przybijają piątkę, wiesz, przytulają się, mówią, dobra, stary, wiesz, wyjaśniliśmy sobie, nie? Bo to było, żeby zbudować troszeczkę jednak popularność tej walki. No teraz była ta Masvidal
z Covingtonem. Trochę, wiesz, jakby jest wyjątkiem od reguły, bo tam chłopaki później gdzieś tam się stali. Tam jest prywatna historia. Tam jest prywatna historia, to jest zupełnie co innego. Ciągnie. Ale wiesz, jak ja miałem nieprzyjemność oglądania ze dwóch czy trzech kawałków konferencji prasowych przed tymi frikowymi galami, to po prostu to wyłączyłem. Ja nie jestem jakimś, wiesz, mnie tam nie rażą za bardzo jakieś rzeczy, ale po prostu stwierdziłem, że nie będę tego oglądał, bo to jest poniżej, wiesz, no, to jest taki poziom w ogóle tam rozmowy i poziom braku myślenia u tych ludzi i wiesz, jakiegoś takiego, no straszne to jest, no. I obejrzałem High League, bo walczył mój kolega Pasza i chciałem zobaczyć jego walkę. To akurat fajna walka była. Tak, no ale wiesz, no też obejrzałem to ze względu na to, że znam Paszę, wiem jakie on ma podejście do sportu, wiem, że jest po prostu freakiem, wiesz, jeśli chodzi o aspekty fizyczne i wiedziałem, że on się do tego przygotuje i będzie, wiesz, i on do tego podejdzie sportowo. To nie jest, wiesz, jakby to tam nie był skok na hajs, tylko tam po prostu była kwestia odhaczenia kolejnej rzeczy. Skok na przygodę bardziej. To był skok na przygodę, to był, wiesz, jakby chęć spróbowania się w czymś nowym i myślę, że Pasza będzie szedł w tym kierunku i życzę mu jak najlepiej, wiesz, ale dlatego właśnie, że to nie jest gość, który, wiesz, wstał z kanapy pijąc browara i wiesz, lejąc starą i nie poszedł, wiesz, i nie poszedł do, wiesz, bić się z jakimś typem, tylko po prostu, wiesz, no jest sportowcem, tak, to jest sportowiec. I widziałem też tą walkę karłów tam na tych niskorosłych. Bardzo dobra walka. Bardzo też. Dobra walka, odpaliłem to. Ja w ogóle jestem fanem karłów i różnych tam walk, Muay Thai czy coś. Mają chłopaki dystans do siebie i tak dalej, ale ta walka, no powiem ci, że to była dobra walka MMA, po prostu. Aha. Także szacun, chłopaki się przygotowali, ten gość, który wygrał, faktycznie widać było, że ma o tym pojęcie, krótko mówiąc. Nie? Także tak, no ale nie, no tam jakieś te inne rzeczy, tam ten Murański, tak, czy jakoś tak, no po prostu to jest taki poziom debilizmu, że nie jestem w stanie tego oglądać. Nie jestem w stanie. Wiesz, moim zdaniem najgorsze jest to, że tak jak powiedziałeś, w sportach walki jest szacunek i tak jak ja byłem kiedyś młody, no to wiesz, no to jednak się dorastało w takiej właśnie, jest rywalizacja, ale później jest szacunek. A tutaj wydaje mi się, że troszeczkę wartości te, czy troszeczkę, one znikły całkowicie. I te dzieciaki są uczeni tego w zasadzie od małego, że jeśli komuś więcej nawrzucam, więcej krzyczę, to może będę miał z tego profity, bo wzrosną zasięgi, ktoś się zainteresuje moją osobą i tak dalej, i tak dalej. No to jest smutne, ale wiesz, no jakby w takiej żyjemy rzeczywistości, no że wiesz, jeżeli masz zasięgi i nic nie potrafisz, to dostaniesz więcej pieniędzy niż ktoś, kto nie ma zasięgów i jest świetnym sportowcem. No. Ale tu nie ma co się, wiesz, no don't hate the player, hate the game. No tak, tak, nie, no, ta gra wygląda. Ja, wiesz, jakby szacunek mam do tych zawodników, nie do wszystkich, którzy wychodzą na frikowych galach do klatki, bo moim zdaniem za takie pieniądze, które otrzymują, no to no powinni chociaż trochę przygotować, pokazać, że jednak chcą wygrać tą walkę, nie tylko wyjść po pieniądze, a kilka walk pokazało, że no goście tam chyba nie przetrenowali nawet dobrze jednego treningu, a wychodzą do walki, przegrywają w fatalnym stylu, a później jeszcze krzyczą, że no to nie był ich dzień. Nie potrafię się ustosunkować z tego, bo nie oglądam po prostu. Powiedz mi, co myślisz o tym, że gal frikowych jest więcej niż gal zawodowych na ten moment? No w tym jest pieniądz, no. Jest pieniądz i myślę, że tego będzie jeszcze więcej. No teraz słyszałem, że ma się bić Sobowtór Putina. Nie, już zrezygnował. Już nie ma tego, tak. Tak, Antuś już zrezygnował z tego pomysłu. Bo jakiś, wiesz. Chyba jednak zrozumiał, że przegiął, no. Nie chcę mi się tylko nawet... Nie, nie będziemy w ogóle o tym gadać. Już gadał o tym Krzysztof Stanowski, gadał o tym dziki trener. Obejrzyjcie u nich. Dobrze, panowie podsumowali ten aspekt. No tak, tak. Także co, dlaczego tego jest więcej? No bo w tym są pieniądze, wiesz. No... Tak jak mówisz, no dzieciaki to oglądają, to są tanie pay-per-view, dlatego też ta ilość subskrybentów jest dużo większa. Ja się zastanawiam, jak teraz KSW sobie radzi, bo na przykład ja jestem, wiesz, no ja śledzę tą scenę MMA, już trochę mniej niż jakiś czas temu, ale na przykład teraz, wiesz, no nie wiem nic na temat kolejnych kart KSW. Nie wiem, kiedy te gale się będą odbywały. Odkąd oni podpisali umowę z Viaplay, to trochę tak jakby mi się to rozmyło, nie wiem. Nie widzisz tego. Nie widzę tego. Więcej tak. Mi gdzieś tam wchodzi takich informacji, że teraz będzie się Norman Park bił z tym. O Jezu. Z Popkiem, tam, że się bili. Się. No teraz wiem, się ja będzie wiem, bił z jakimś innym gościem. Teraz się będzie. Wiesz, jakby takie informacje do mnie docierają. Pytanie,
jakie KSW ma dalej, wiesz, pomysł na to i czy przypadkiem, wiesz, jakby te gale freakowe trochę ich nie wygryzą z biznesu. Mi się wydaje, że już ich wygryzły tak, znacznie ich wygryzły. I mi się wydaje, że w ogóle decyzja o odejściu z Polsatu i przede wszystkim wyjściu z systemu pay-per-view była poniekąd, wydaje mi się też, jak jeszcze powstawały pierwsze gale fame i ludzie mi mówili, że słuchaj, ten produkt kiedyś wyprzedzi KSW, mówiłem, no, słuchajcie, no okej, okay, no może część osób rzeczywiście będzie chciała to oglądać, ale jednak nie ma takiej możliwości. No po roku czasu jednak widzę, że tak jest. Ludzie, którzy, mówimy tutaj o fanach takich niedzielnych, powiedzmy, czyli ludziach, którzy nie trenują, nie interesują się, ale lubią się spotkać na piwko z chłopakami, obejrzeć dobre mordobicie. No to kiedyś wykupowali KSW. Teraz? Znaczy pytanie, co to jest dobre mordobicie? No, bo dobrze, że... Ja nie jestem, no. Bo widzisz, to, co mnie jakby odrzuca od tego, że tam nie ma dobrego mordobicia, tak, bo na przykład jeśli chodzi o dobre mordobicie, ja jestem fanem Gromdy i lubię Gromdę oglądać, bo też tam oglądam, wchodzą chamy i się piorą po pyskach, po prostu, to jest czysta agresja i wiesz, no i to o tym to jest, super mi się to ogląda i tam jest dobre mordobicie. I to lubię oglądać. Natomiast, wiesz, no jakichś takich chuderlawych chłopczyków, którzy, wiesz, wrzucają sobie content na YouTube'a i, wiesz, tak jak mówisz, no trenowali 2 tygodnie do walki, no po prostu szkoda mi jest na to czasu, stary, wiesz, no to wolę pójść spać w tym czasie, niż marnować, wiesz, no bo po prostu za dużo, tak, wiesz, no za głęboko w tym siedzę, żeby mnie coś takiego jarało, no. Wiesz, obejrzę, tak jak mówię, no ktoś tam walczy, kto... jestem ciekawy, no to sobie obejrzę właśnie paszę, czy no to na razie tyle. Może... Koniec przykładu. Może tak, może ktoś tam się jeszcze trafi, taki, kogo będę chciał obejrzeć, ale... No właśnie, tak, no ale wydaje mi się, że to wyprzedziło, no bo to jest popularność, to są te lajki, to są zasięgi, nie? I to zasięgi wyprzedzają, a nie poziom sportowy. Ludzi też nie interesuje poziom sportowy. Wydaje mi się, że też ludzie zadowalają się jakimś tam chłamem, I wiesz, i cieszą się, że oni tam się obrzucają błotem i wiesz, i przeklinają na siebie i nie patrzą na to, że to jest, wiesz, niziutki poziom sportowy. Nie? Jak zrobić, żeby jiu-jitsu stało się tak popularne? Jest to możliwe twoim zdaniem, czy nie? Brakuje nam trochę pieniędzy. Ja mam w ogóle kilka pomysłów, które myślę, że mogą zmienić troszeczkę popularność, taką szeroko pojętą. Tak, mówię jiu-jitsu. O takiej popularności, że chcemy iść na galę jiu-jitsu, bo mega się tym interesujemy i to będzie fajnie. Myślę, że muszą to być walki bez kimon, bo są szybsze i jest właśnie trochę mniej niuansów tam, takich niezrozumiałych dla przeciętnego widza. I myślę, że powinny być krótkie, dynamiczne walki. Zasady powinny być odpowiednio ustawione pod to. I jest już kilka takich organizacji gdzieś tam na świecie, które robią naprawdę świetne gale. Nie wiem, jak tam jest z frekwencją, bo to są gale w Stanach, więc jakby nigdy na tym nie byłem, a nie wiem, jak tam, wiesz, czy przychodzą po prostu sobie ludzie, zamiast pójść do kina, to mówią, a pójdźmy sobie na Who's Number One na przykład i obejrzyjmy, jak tam chłopaki się duszą. Nie wiem, czy to w ten sposób funkcjonuje, no ale na pewno dobrze to wygląda, na pewno są fajne walki, fajna oprawa, światełka, muza, coś, wiesz, no tak by wygląda to. Wygląda to dobrze. Ja zorganizowałem 2 takie gale na tyle, na ile mogłem, bo nie miałem też na to za dużo funduszy, ale no wiem jakby w którą stronę to powinno zmierzać, żeby gdzieś to rozpropagować, więc no, jak tylko będę miał możliwość, to będę to robił. Co ci brakuje do posiadania tej możliwości? Sponsorów i pieniędzy. Życie. Trzeba troszeczkę pieniążków. Tak, no bo robiło ACB obecnie ACA, a przecież walczyłeś tam z Jędrzejem tak. Loską na takiej gali. Przepiękny event zorganizowany naprawdę z dużym rozmachem. Z tym, że tam troszeczkę te walki były za długie i one były skierowane do ludzi ze świata jiu-jitsu. Wiesz, no tam na przykład walki o pas trwały 5 razy 5 minut, tak jak w MMA. Co... MMA potrafi być nudne 5 razy po 5 minut. Tak, no. Tak, a dzieje się dużo więcej. No to nawet dla mnie było to nudne oglądanie tych walk, no bo wiadomo, mało tego. W jiu-jitsu w ogóle na świecie jest dosyć mało pieniędzy, więc jeżeli ci goście, bo no tam już te 5 razy 5 to walczyła czołówka światowa. I było kilka takich walk, takich zestawień, na które czekałem i mówiłem, kurde, to będzie zajebiste, nie? Ale jak oni mają na szali położone bardzo duże pieniądze, jak dla nich, za to, że wygrają, to wiesz, nikt się nie będzie otwierał. Wiesz, po prostu przewalczą na niezbędnym minimum i tak to wyglądało, wiesz, no i to było 25 minut po prostu leżenia jeden na drugim, no krótko mówiąc, nawet dla mnie to było nudne, a co dopiero
dla kogoś, kto się tym nie interesuje. I dla kogoś, kto miałby się tym zainteresować. To miałby się tym zainteresować, wiesz, no jeden leży chłop na dole, jeden na górze, wiesz, zasapani, spoceni, ale się nie ruszają. No i o co tu chodzi, nie? Że nie żyją. Może nie żyją, no. Tak. No. Także odpowiednie ułożenie zasad, no i też matchmaking robi dużą rolę. No ale to planujesz coś w tym temacie podziałać? Tak, tak. No. Bo chyba rok temu, czy dwa lata temu zrobiłeś taką galę? W zeszłym roku i dwa lata temu zrobiłem po jednej gali. Pamiętam, z Marianem się spotkaliśmy gdzieś. Tak, w walce tak, miał tak. No i właśnie, to jest jeden z pomysłów, no tylko, że na to potrzebuję pieniędzy, no żeby zaangażować takiego Mariana, który jest bardzo dobrym parterowcem, też jest mistrzem KSW, jest rozpoznawalny, on na pewno przyciągnie ludzi ze sobą i tak dalej. No ale Marian za przysłowiowe 1000 zł tam nie wyjdzie, tylko wiadomo, że poza tym ja też nie chcę wykorzystywać jakichś moich, wiesz, koleżeńskich konszachtów z Marianem. A to zawalcz u mnie tam. Tak, Marian, słuchaj, tam, bo tak, nie? No wiadomo, nie, no to jakby on ma teraz swoje 5 minut i też ja bym chciał jakby być poważnym w tym wszystkim i po prostu być poważnym partnerem do rozmów, a nie tam ty weź, bo tu nie masz teraz walki, to chodź tam się pokulasz, nie? Jest dużo, dużo dobrych zawodników MMA w Polsce, którzy mają ten parter na wysokim poziomie. No właśnie Marian, Chińczyk chociażby, bo tam planowałem właśnie takie zestawienie, czy Gamer, czy Borys Mańkowski, czy ktoś, wiesz, no to są wszystko goście, którzy wywodzą się z parteru albo trenowali ten parter bardzo długo, startowali w zawodach i oni mogą też przysporzyć środowisku jiu-jitsu bardzo dużo nowych fanów, no ale właśnie, no, muszą być eventy, a żeby były eventy, to muszą być pieniądze. Więc... W tym roku planujesz coś? W tym roku nie dostałem dofinansowania na to, więc no, jeżeli nie znajdzie się jakiś sponsor, który rzuci jakieś tam siano, no to będę zmuszony po prostu przełożyć to na któryś tam kolejny rok. No ale wiesz, no zobaczymy, jak to będzie. Także co, no Kuba, musimy być w dobrej myśli. Ja jestem cały czas. Jak nie, to coś innego, no będę, wiesz, ja sobie działam. No. No. Na sam koniec, Kuba, mam jeszcze dla ciebie mały upominek. Pięknie. Lubię prezenty. Lubisz prezenty własnej produkcji. Proszę bardzo, do wyboru. Zielona albo pustynna czapeczka. MyMMA. Czeka, to muszę zobaczyć. O. Tam sytuacja. Sobie na pewno rozmiar tam dograć. O. To powiedz mi ta, dobra? Ja to nie wiem, stary. To ja musisz sobie sam ocenić, która ci się tam bardziej podoba. Dobra, to już może po tym. Obie są fajne. Może po wszystkim. Także co, drodzy widzowie? Kuba Witkowski po programie będzie wybierał czapeczki. Dziękuję bardzo za udział. Dzięki, Jaru, za zaproszenie. No i do zobaczenia. Elko. Trzymajcie.